Wrocławski Teatr Tańca zagra swoje przedstawienie na scenie na Świebockim Teatru Polskiego we Wrocławiu. Będzie to tym razem spektakl Siedem Zim. Aktorzy za pomocą poezji, czytanej poezji i tańca zaprezentują takie nowoczesne spojrzenie reżysera na bardzo trudne i poważne tematy. Premiera spektaklu odbędzie się już w najbliższy piątek, 27 września. Wiem, że dorośli mówili mi, że jak dorosnę, to zrozumiem, mimo że sami nie rozumieli. Spektakl Siedem Zim jest inspirowany poezją Czesława Miłosza. Mamy rok Czesława Miłosza, stąd ten pomysł i zamysł w ogóle. I to była właściwie taka inspiracja. Mamy w spektaklu użytych 5 wierszy Czesława Miłosza i zamysł również polegał na tym, żeby zderzyć poezję Miłosza i tematykę tak zwanego katastrofy nadciągającego końca świata, zderzyć ze współczesną wizją końca świata. W spektaklu zostaną również wykorzystane wiersze współczesnych twórców. Ja lubię współczesną poezję, nie lubię starej poezji, znaczy takiej klasycznej. I bardzo ciekawe wydawało mi się, jak wokół temata globalnej katastrofy, końca świata, jak do tego podchodzili w języku, w formie literackiej, ale także w opowieści, w poglądzie poeci 100 lat temu i poeci twórcy teraz. Podczas spektaklu widzowie zobaczą 7 aktów katastroficznych. Mamy do czynienia tutaj z zagładą świata, ze wszystkimi katastrofami i ekologicznymi również, i takimi dramatami ludzkimi, międzyludzkimi. Miłości bujny szron, zeschła wiano, gdzież jesteś? Ja grywam w takich spektaklach też czysto fabularnych, że jest gdzieś, wiadomo, przebieg jakiś fabularny, są postacie, które dokonują swoich przemian. To jest spektakl zupełnie inny i też brałem w takich udział. I zawsze mówię ludziom, którzy czasem mnie pytają: Jasiek, ale o co w tym chodziło? Jakby nie rozumiem. To ja zawsze mówię, że to nie chodzi o to, żeby zrozumieć do końca, bo to nie ma sensu iść w tą stronę, tylko żeby coś poczuć. Nie słyszę głosu. Tam, gdzie namiętności żadnej już potok nie rozbrzmiewa głośny. Tylko suchego w skroniach szelestu krwi mojej słucham. Fajne jest takie umieszczenie słowa w takiej oprawie właśnie sensualnej, ruchu, dźwięków, obrazów. Więc myślę, że poezja często jest tylko czytana. A w tym przypadku może działać na zupełnie innych płaszczyznach. Jak sama nazwa wskazuje, teatr tańca jest połączeniem teatru i połączeniem tańca. Posługujemy się językiem w tym przypadku werbalnym i niewerbalnym. Liczę na to, że będą to refleksje nad dzisiejszym światem, nad dzisiejszą współczesną kondycją człowieka i całego świata. Gramy przez cały weekend, więc zapraszamy. Echo 24, Nina Jewtuszynko.